Przenosimy się do Żnina, małego, spokojnego, urokliwego miasteczka pomiędzy Gnieznem a Bydgoszczą. To właśnie tam latem 1992 roku doszło do pewnego tajemniczego incydentu. Ktoś zaatakował 57-letnią kobietę. Od tej sprawy minęło już 30 lat, a my wciąż nie wiemy, kto za tym stoi. To jedna z tych mniej znanych zagadek, którymi dziś interesują się i zajmują się policjanci z Archiwum X. Ta sprawa jest też o tyle ciekawa, że w pewnym okresie łączono z nią nawet słynnego wampira z Bytowa, czyli Leszka Pękalskiego. Ten wątek także poruszymy w tym wideo podcaście i zastanowimy się, czy rzeczywiście mógł on mieć jakiś związek z tym zdarzeniem. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Lato 1992 roku było najgorętsze w całej historii pomiarów temperatur w Polsce. Starsi rolnicy i leśnicy niechętnie wspominają tamten okres, ponieważ kraj nawiedziły wtedy rekordowe susze i ogromne pożary lasów, siejące zniszczenie na niespotykaną wcześniej skalę. Gorąco było także w sporcie i polityce. Polscy piłkarze wywalczyli w Barcelonie srebrny medal olimpijski, co było ostatnim jak dotąd osiągnięciem tej rangi. 1-0 to 3 razy sztuka. Kowalczyk zdobywa upragnioną i wymarzoną bramkę. Natomiast w Warszawie po wydarzeniach pamiętnej nocnej zmiany z 4 czerwca udało się po ponad miesiącu nieskutecznych prób wyłonić w miarę stabilny rząd. Życzę po tym głosowaniu. Dziękuję bardzo. Natomiast z innego rodzaju wysoką temperaturą musieli się zmierzyć mieszkańcy niewielkiego, choć urokliwego, położonego nad jeziorami miasteczka w północno-wschodniej Wielkopolsce – Żnina. W tej liczącej kilkanaście tysięcy mieszkańców miejscowości rozegrały się dramatyczne wydarzenia, których do dziś nie udało się w pełni wyjaśnić. W ich wyniku śmierć poniosła bohaterka tego odcinka – pani Klara Grabowska. Żnin posiada więc na kartach swoich dziejów intrygującą, choć ponurą zagadkę kryminalną, która wciąż oczekuje na swoje rozwiązanie. Wszystko zaczęło się w samym środku lata. We wtorek, 28 lipca 1992 roku. Nic wówczas nie zapowiadało zbliżającej się tragedii. Nikt spośród członków rodziny i kręgu znajomych Klary nie przypuszczał, że będzie to jej ostatni dzień życia. Pani Klara Grabowska, rocznik 35, zamieszkiwała wraz z rodziną w niewielkim bloku przy ulicy Pocztowej w Żninie. Od roku była już na emeryturze i zajmowała się głównie domem. Wcześniej pracowała jako opiekunka w przedszkolu miejskim numer 2. Od 1964 roku była zamężna z Edwardem. Układało im się dobrze. Ich życie upływało w spokoju i harmonii. Nie mieli większych, poważniejszych zatargów. Mieli jedną córkę, a ponadto pani Klara miała jeszcze syna Ryszarda z poprzedniego związku. Większość czasu spędzała w domu, a jeśli wychodziła z mieszkania, to najczęściej na zakupy, na działki albo do kościoła, czy na cmentarz parafialny świętego Floriana, gdzie spoczywali jej rodzice. Ta kobieta nie miała właściwie powodów, aby kogokolwiek się obawiać. Nie była z nikim skonfliktowana, nikt jej nie groził, była powszechnie lubiana. Tego feralnego dnia, przypominam 28 lipca 1992 roku, w godzinach popołudniowych, państwo Grabowscy przebywali na terenie ogródków działkowych przy ulicy Szkolnej, tuż obok jeziora Żnińskiego Małego. Kobieta, dysponując teraz dużą ilością wolnego czasu oraz korzystając z letniej aury, nieco częściej wyjeżdżała na działki. Na miejsce oboje, Klara i Edward, dojeżdżali rowerem, co będzie miało dość istotne znaczenie w naszej historii. Pan Edward pracował w ogródku. Pani Klara przygotowywała obiad, a ponadto małżonkowie spędzali czas na rozmowach z właścicielami innych działek. Przez kilka godzin nic istotnego się nie wydarzyło. Wszystko wyglądało w jak najlepszym porządku.
tak jak wiele razy w przeszłości. Była ładna pogoda, otoczenie zieleni i orzeźwiające powietrze napływające z nad pobliskiego jeziora sprawiało wrażenie, że nic nie jest w stanie zakłócić spokoju państwa Grabowskich. Około 16:00 zaczęły następować wydarzenia, które w najbliższych kilkudziesięciu minutach przybrały niespodziewany i tajemniczy obrót. O początku tych wydarzeń w swoich zeznaniach opowiadał mąż pani Klary. W pewnej chwili, kiedy przebywałem na działce z żoną, ona powiedziała do mnie, że mamy ładne kwiaty i pojedzie rowerem na cmentarz zawieźć kwiaty na grób swoich rodziców. Żona narwała tych kwiatów, wzięła rower i wzięła torbę. Na palcach dłoni miała dwie obrączki, po jednej na każdej dłoni. Na szyi łańcuszek posrebrzany z wizerunkiem papieża. Kiedy wychodziła z działki, ja również opuściłem działkę. Rozstaliśmy się z żoną na ulicy Szkolnej. Ja udałem się do Rydlewa, czyli w lewo, a żona udała się w kierunku prawym, to jest w kierunku ścieżki przy torach kolejki wąskotorowej. Umówiliśmy się, że ma wrócić na działkę i później razem zbierzemy owoce i warzywa, po czym wspólnie wrócimy do domu. Około godzinę później, zgodnie z umową, pan Edward powrócił z Rydlewa na działkę w Żninie. Miał nadzieję zastać tam małżonkę, jednak z lekkim zdziwieniem stwierdził, że Klary nadal tam nie ma. Postanowił więc na nią zaczekać i w międzyczasie popracować jeszcze trochę w ogródku. Niestety, okres wyczekiwania wydłużył się. Bicie pobliskich dzwonów kościelnych wskazywało, że minęła już 17:30, a następnie 18:00, a żony nadal nie było. W końcu pan Edward pomyślał, że Klara widocznie pojechała z cmentarza prosto do domu i na działkę już nie przyjedzie. Wobec tego mężczyzna zapakował zebrane warzywa i owoce i sam też udał się w drogę powrotną do domu. W tym momencie nie odczuwał jeszcze żadnego niepokoju. Gdy przejeżdżał rowerem przez żniński rynek, zegar na baszcie wskazywał 18:45. Gdy tylko wszedł do domu, od razu zapytał córkę, czy mama już wróciła. Ta odpowiedziała, że nie. I w tej chwili pojawiła się w głowie pana Edwarda pierwsza lampka alarmowa. Pomyślał wprawdzie, że kobieta wracając do domu mogła wstąpić jeszcze do którejś z koleżanek. Takie sytuacje w przeszłości wielokrotnie się już zdarzały. Jednocześnie zaczęły pojawiać się już pierwsze oznaki zaniepokojenia. Pani Klara, jeżeli tylko zapowiadała przyjazd na działkę, to zawsze dotrzymywała słowa. W tej sytuacji tak się jednak nie stało. Dlaczego? Z każdą upływającą godziną stopniowo wzrastało zdenerwowanie. Zwłaszcza po 22:00. Wtedy było już bardzo mało prawdopodobne, aby Klara zasiedziała się u którejś z koleżanek do tak późnej pory. Czy zatem przytrafiło jej się coś złego? Może miała jakiś wypadek albo zasłabła i wymaga pilnej pomocy? W końcu o 1:00 w nocy, na wyraźne żądanie córki, pan Edward razem z Ryszardem wszczęli poszukiwania. Wyszli z mieszkania i udali się w kierunku cmentarza, z nadzieją, że po drodze odnajdą kobietę. Przeszli tę drogę, doszli do samego oddalonego o około 1,5 kilometra cmentarza, ale niestety po drodze nie było żadnego śladu. No, prawie żadnego. Przy grobie rodziców Klary Edward zauważył kwiaty, które po południu małżonka zebrała na działce. Pomimo nocnej pory dało się zauważyć ślady grabienia wokół grobowca. Był to wyraźny sygnał, że Klara dotarła do tego miejsca cała i zdrowa. W takim razie coś złego musiało jej się przytrafić w drodze powrotnej, skoro nie dotarła ani na działkę, ani do domu. Ale co się mogło stać i gdzie? Wracając do domu, mężczyźni przechodzili ścieżką wzdłuż torów kolejki wąskotorowej. Tą samą, którą wcześniej Klara jechała na cmentarz. Ścieżka ta prowadzi od cmentarza do ulicy Szkolnej. Panowie, przechodząc nią, oświetlali latarkami pobocze, ale niczego istotnego nie zauważyli. Ci mężczyźni wtedy nie byli jeszcze świadomi, że od rozwiązania tej zagadki dzieliło ich zaledwie kilka metrów.
po dotarciu na ulicę Szkolną wstąpili jeszcze na działki. Mieli nadzieję, że może tam znajdą jakieś znaki, jakieś ślady, które pozwoliłyby odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest ta kobieta, ale niczego takiego tam nie znaleźli. Nigdzie nie było także jej roweru. Wobec tych nieudanych poszukiwań poszli na policję, zgłosili zaginięcie kobiety. Wydawało im się, że może uległa nieszczęśliwemu wypadkowi, a jeżeli tak się stało, to być może przebywała w szpitalu. Sprawdzono to miejsce, ale tam pani Klary również nie było. O świcie 29 lipca do poszukiwań dołączyła żnińska policja. Oprócz Klary szukano także roweru składaka marki Jubilat koloru czerwonego, którym poruszała się zaginiona, gdyż i ten przepadł bez śladu, a miejsce, w którym się znajdował, mogło przecież dostarczyć ważnych wskazówek co do losu samej kobiety. Jeszcze tego samego dnia doszło do pierwszego przełomu. Oto w godzinach popołudniowych brat zaginionej, pan Roman, odnalazł rower siostry w trzcinie nad brzegiem jeziora Żnińskiego Małego od strony ulicy Szkolnej, na takim cypelku zwanym przez okolicznych mieszkańców Trzecim Nordem. To dziwne miejsce odnalezienia roweru mogło wskazywać na to, a właściwie wskazywało na to, że ktoś ten rower tam celowo podrzucił i na pewno nie była to jego właścicielka. To pozwoliło policjantom wyciągnąć wstępne wnioski. Była to dla nas pierwsza wyraźna oznaka, że za zaginięciem kobiety musiały stać osoby trzecie. A to z kolei oznaczało, że do zaginięcia doszło prawdopodobnie w jakichś przestępczych okolicznościach. Ale co dokładnie się stało? Czy Klara została uprowadzona, a może zamordowana, a jej ciało ukryte? Ta zagadka robiła się coraz bardziej nieprzyjemna, a poszukiwania niestety wyraźnie zmierzały już w kierunku śledztwa o charakterze czysto kryminalnym. Nie wróżyło to najlepiej dla członków rodziny. Wprawdzie tliła się jeszcze niewielka iskierka nadziei, że kobieta odnajdzie się cała i zdrowa, ale ta nadzieja malała z każdą godziną i każdym upływającym dniem. Członkowie rodziny chwytali się różnych możliwych sposobów na odnalezienie Klary. Nie omieszkali przy tym skorzystać m.in. z pomocy różdżkarzy oraz, jak to ujęto w zeznaniach, jasnowidza Szczółchowa, czyli mało wówczas jeszcze znanego Krzysztofa Jackowskiego. Radiesteci wskazywali kilka możliwych miejsc pobytu Klary, ale żadna z tych sugestii nie potwierdziła się. Z kolei Krzysztof Jackowski stwierdził, że Klara Grabowska została zamordowana, a jej zwłoki przysypane ziemią. Określił przy tym sposób ułożenia ciała zmarłej, a także przybliżony wygląd sprawcy mordu. Miał on chodzić ubrany na czarno i utykać na jedną nogę. Sprawiał niepozorne, niegroźne wrażenie, niepasujące do stereotypowych wyobrażeń o brutalnych mordercach. Brat zaginionej, pan Roman, dobrze zapamiętał tę wizję. W pewnym sensie przydała mu się ona po upływie kolejnych dni, kiedy w końcu tajemnica zaginięcia jego siostry zmierzała powoli ku wyjaśnieniu. Niestety, na tym etapie poszukiwań już praktycznie nikt w rodzinie nie łudził się, że jeszcze kiedykolwiek zobaczy Klarę żywą. Wszystkie poszlaki i ustalone dotąd fakty wskazywały, że nie żyje. Do kolejnego przełomu w sprawie doszło 11 września 1992 roku, a więc po upływie 45 dni od momentu, gdy widziano Klarę po raz ostatni. Tego dnia z panem Romanem rozmawiała koleżanka Klary. Przekazała mu swoje interesujące spostrzeżenia. Mianowicie, przechodząc ścieżką wzdłuż torów kolejki wąskotorowej, a więc tą samą ścieżką, którą feralnego dnia Klara jechała rowerem na cmentarz, kobieta poczuła silny fetor, przypominający, jak to ujęła, zapach padliny. Ta informacja od razu przykuła uwagę pana Romana. Skojarzył ją z wcześniejszą sugestią Krzysztofa Jackowskiego, że Klara została zamordowana, a jej zwłoki przysypane ziemią. Czyżby zatem jasnowic miał rację, nakreślając swoją dramatyczną wizję? Pan Roman poprosił kobietę o dokładne opisanie tego miejsca. Okazało się, że chodzi o odcinek pobocza torów porośnięty trzciną między ulicą Szkolną a cmentarzem, na lewo od torów. Mężczyzna nie miał najmniejszych wątpliwości, że ten trop należy koniecznie sprawdzić.
Następnego dnia, 12 września, skontaktował się z synem zaginionej i przekazał mu tę rewelację. Około 13 obaj panowie wybrali się więc we wskazane miejsce, by sprawdzić, czy rzeczywiście unosi się tam nieprzyjemny zapach, a jeśli tak, to co było jego źródłem. W końcu, po chwili penetracji, wszystko stało się jasne. Było to w odległości około 15-20 metrów od torów. Podszedłem bliżej i zobaczyłem, że jest to noga ludzka. Chciałem się upewnić, podhaczyłem kijem nogę. Ukazała się stopa. Wtedy nie miałem żadnych wątpliwości. Domyślałem się, że są to zwłoki siostry, ponieważ nie słyszałem o żadnym innym zaginięciu. Natychmiast udaliśmy się na policję i powiadomiliśmy o znalezieniu zwłok. Zwłoki co prawda wtedy nie zostały jeszcze oficjalnie zidentyfikowane, ale rodzina domyślała się już, do kogo należały. Dobiegły zatem końca poszukiwania, choć z tragicznym skutkiem. I wszystko wskazywało na to, że ta kobieta została zamordowana. O tym znalezisku powiadomiono także prokuraturę żnińską oraz Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Powołano specjalną grupę operacyjno-śledczą. Na miejsce przybył lekarz medycyny sądowej, który wstępnie oszacował, iż zgon ofiary nastąpił przed około miesiącem. Oględziny rozpoczęły się formalnie o 17:25 przy temperaturze powietrza 22 stopni Celsjusza. Trwały niemal półtorej godziny. W protokole możemy przeczytać m.in. taki fragment. Widać kawałek nogi. To jest od stopy do połowy lewego uda. Tkanka na widocznym odcinku jest koloru żółto-brązowego z widocznymi ubytkami na kolanie i udzie. Dolna część nogi od palców do połowy łydki jest koloru ciemnego, pokryta warstwą ziemi. Noga zgięta jest w kolanie pod kątem 90 stopni. Po zdjęciu warstwy ziemi, po otarciu pleców, ujawniono głowę wraz z włosami, na którą naciągnięty jest częściowo sweter koloru czarno-białego ze ściągaczem. Twarz niewidoczna, przysypana ziemią. Zwłoki leżą na prawym boku, prawa noga przysypana ziemią na całej długości. Bez widocznych śladów obuwia. Na długości od stóp do wysokości piersi nie ujawniono śladów odzieży. Dalej następuje drastyczny opis zwłok po całkowitym ich odkopaniu i odwróceniu na plecy. Jednocześnie z ziemi wydobyto kilka przedmiotów, które zabezpieczono jako dowody rzeczowe. Były to m.in. szklana buteleczka z zawartością bezbarwnego płynu, metalowa klamra, fragment ucha okularów oraz jakiś zardzewiały metalowy przedmiot, który protokół określa enigmatycznie jako narzędzie. Oględziny zakończono o 18:50. Miejscowa firma pogrzebowa przetransportowała szczątki do Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Tam miała odbyć się sekcja. W międzyczasie przystąpiono też do bardzo trudnej i dramatycznej dla rodziny identyfikacji denatki. Fragmenty zachowanej odzieży, a ściślej swetra w czarno-białe wzorki, które zdjęto ze zwłok, okazano mężowi Klary. Ten od razu rozpoznał sweter jako należący do żony. Następnego dnia okazano mu również zwłoki znalezione przy torach. Rozpoznał je po sylwetce, włosach i fragmentach zachowanej odzieży. Był to koniec trwającego półtora miesiąca poszukiwań, a jednocześnie początek śledztwa w sprawie zabójstwa. Celowe ukrycie zwłok przez niezidentyfikowanego sprawcę. Brak biżuterii i pieniędzy, a także niektórych części garderoby i wreszcie ten porzucony z dala od zwłok rower. Śledczy nie mieli wątpliwości, że mają do czynienia ze zbrodnią. Z całą pewnością był to wyjątek w sprawach prowadzonych przez policję z niewielkiego Żnina oraz wstrząs dla lokalnej społeczności tego spokojnego jak dotąd miasteczka. Kto i z jakich powodów mógł zamordować nikomu niewadzącą lubianą kobietę? Jak w wielu tego rodzaju historiach, kluczem do odpowiedzi na to pytanie mogło okazać się ustalenie motywu zabójstwa. Śledczy musieli przeanalizować zarówno kontakty i relacje Klary z innymi osobami, jak i wyniki sekcji zwłok. Ustalenie modus operandi oraz narzędzia zbrodni mogło dostarczyć wielu cennych wskazówek na temat samego sprawcy.
Niestety, to zadanie okazało się utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład ciała. Pamiętajmy, że przeleżało ono ukryte w ziemi przez 46 dni. Po takim czasie biegli przeprowadzający sekcje mieli bardzo ograniczone możliwości odtworzenia tego, co dokładnie wydarzyło się tego feralnego popołudnia 28 lipca 1992 roku i w jaki sposób zginęła pani Klara. Narządy wewnętrzne nie nadawały się już do szczegółowych oględzin. Nie zachowała się tkanka mózgowa ani tkanka miękka w obrębie twarzy. Mimo to coś niecoś udało się jednak wywnioskować. Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń czy obrażeń w obrębie tkanki kostnej, co oznacza, że pani Klara na pewno nie zginęła w wyniku jakiegoś silnego ciosu twardym narzędziem, zadanym na przykład w głowę. Nie udało się wprawdzie jednoznacznie ustalić przyczyny zgonu kobiety, ale wiadomo też, że przyczyną tą nie było pobicie. Pani Klara najprawdopodobniej została uduszona, choć biegli nie wykluczali nawet zgonu z przyczyn naturalnych, ale biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, ta hipoteza wydawała się jednak mało wiarygodna. W każdym razie śledztwo było prowadzone z artykułu 148 kodeksu karnego, a więc zabicie człowieka. W trakcie dochodzenia przeprowadzono wywiad środowiskowy wśród mieszkańców ulicy Pocztowej w Żninie. Policjanci chcieli ustalić, jakie relacje panowały w tej rodzinie, a te, jak wynikało z wypowiedzi sąsiadów, układały się dobrze. Dochodziło wprawdzie niekiedy do przejściowych nieporozumień między Klarą a jej mężem, ale nie było to nic na tyle poważnego, by mogło rzucić choćby cień podejrzenia na męża ofiary. Sprawdzaliśmy różne możliwe wątki, także te o charakterze plotkarskim. Przykładowo na miejscowym targowisku krążyła pogłoska, jakoby sprawcami zabójstwa mieli być mieszkający w Żninie Rosjanie, a motywem miał być odwet za jakiś donos na policję, o który ci mężczyźni ją podejrzewali. Jednak mąż pani Klary stanowczo wykluczał możliwość, aby mogła być ona autorką takiego donosu. Przesłuchano też kilkudziesięciu działkowiczów. W końcu te ogródki znajdowały się niespełna 400 metrów od miejsca, w którym odnaleziono ciało. Policjanci mieli nadzieję, że może któryś z działkowiczów tego feralnego dnia usłyszał coś niepokojącego, może przechodził w tej okolicy, może zwrócił uwagę na jakieś podejrzane niezachowujące się osoby. Niestety, rozmowy z tymi osobami nie doprowadziły do żadnego przełomu. W aktach przewija się także postać niejakiego Henryka N., 50-letniego mieszkańca Żnina, zmarłego 2,5 roku później. Jeden z policjantów pracujących nad sprawą sporządził taką oto notatkę służbową. Ustaliłem, że na przełomie miesiąca lipca i sierpnia mieszkający na cmentarzu mężczyzna zwabiał do swego mieszkania znajomych, gdzie upijał ich alkoholem i denaturatem, a następnie ich ograbiał i bił do nieprzytomności. Inna mieszkanka Żnina dodała też, że jeszcze przed zabójstwem Klary ten mężczyzna nakłaniał ją do wstąpienia do jego domu pod pretekstem pokazania jej, w jak złych warunkach mieszka. Kobieta nie skorzystała z tej niecodziennej propozycji, zwłaszcza, że z wnętrza tego mieszkania dochodziły wyraźne odgłosy libacji alkoholowej. Przesłuchania świadków oraz samego wytypowanego działkowicza nie wniosły jednak do sprawy niczego przełomowego. Śledczy nadal nie wiedzieli, kto i dlaczego zabił. Jako motyw zbrodni przyjęto dwie możliwe wersje. Pierwsza to tło seksualne, o czym mogła świadczyć obnażona dolna część ciała denatki. Oraz tło rabunkowe. Morderca zabrał ofierze pieniądze i biżuterię. Może więc to chęć wzbogacenia, chęć kradzieży była powodem zabójstwa. Żadnego z tych tropów nie udało się niestety zweryfikować jako wiodącego, a tym samym nie udało się zawęzić kręgu poszukiwań mimo podejmowanych prób. Na przykład wytypowano mężczyznę, który mógł mieć związek z tym zdarzeniem. W policyjnej notatce służbowej znajduje się taki zapis. Uzyskałem informację, że wymieniony przejawia dewiacje seksualne, spowodowane tym, że jego potrzeby seksualne objawiają się w kilkakrotnym odbywaniu stosunku płciowego w ciągu jednego dnia.
Ponadto ustalono, że stosunki rodzinne wymienionego w lipcu 1992 roku układały się bardzo źle. Z żoną żył w separacji. Nadmienia się, że posesja, w której zamieszkuje, jest usytuowana w bliskiej odległości od miejsca, gdzie znaleziono zwłoki Klary. W miejscowości oraz w jego okolicach coraz częściej zaczęto mówić o tym, że niektóre osoby mogą wiedzieć, kto stoi za tą zbrodnią, ale są zastraszane i boją się o tym mówić. Interesujące zeznania złożył też pewien rencista ze Żnina. Otóż feralnego dnia, czyli 28 lipca około 23, szedł ścieżką, na której kilka godzin wcześniej zaatakowano panią Klarę. I w pewnym momencie z zarośli na poboczu wyłonił się nieznany mu mężczyzna w wieku około 35 lat. Poprosił o papierosa. Świadek poczęstował go papierosem i zapalił mu go. Następnie nieznajomy spytał, dokąd idzie. Odparł, że nad jezioro położyć się na ławce, bo obecnie mieszka pod chmurką. Po tej krótkiej wymianie zdań świadek poszedł w swoją stronę, a tamten w swoją. Niestety, o tej porze było już ciemno i zeznający mężczyzna nie był później w stanie odtworzyć portretu pamięciowego nieznajomego. Wprawdzie ten gość, który poprosił o papierosa i ogień, nie musiał być sprawcą zabójstwa. Istniała taka możliwość, że mógł znaleźć się w tym miejscu przez zupełny przypadek. Jednak nie można było wykluczyć jego udziału w tej sprawie. Znamy przecież z historii kryminalistyki takie sprawy, kiedy to sprawca pod osłoną nocy wracał na miejsce zdarzenia, aby ukryć ciało swojej ofiary. Taka sytuacja miała miejsce m.in. przy sprawie Jolanty Tchórz. Mówiłem o tej sprawie jakiś czas temu na drugim kanale. Obejrzyjcie film o historii zabójstwa studentki w parku akademickim. No właśnie, czy taka sytuacja mogła mieć miejsce także i w tym przypadku? Czy zabójca pani Klary wrócił w to miejsce kilka godzin później, aby zakopać wcześniej tylko prowizorycznie ukryte ciało? Na to pytanie niestety nie poznaliśmy odpowiedzi. Weryfikowaliśmy ponadto informacje o napadzie rabunkowym na kobietę, jaki zdarzył się nad jeziorem Żnińskim Małym w przeddzień zabójstwa. Sprawdzano mężczyznę, który w dniu 4 września dokonał gwałtu na 65-letniej kobiecie. Przesłuchiwano również mieszkańców okolicznych miejscowości. Rozpytywaliśmy właścicieli, obsługę i bywalców lokalnych pijalni piwa, a także osoby odwiedzające targowisko w Żninie. Policjanci mieli nadzieję, że może komuś zaoferowano kupno zegarka czy biżuterii, która mogła pochodzić z tego przestępstwa. Niczego jednak nie stwierdzono. Przeszukania domów osób wytypowanych do sprawy również niczego nie wniosły. Wobec tych niepowodzeń prokuratura 31 grudnia 1992 roku umorzyła śledztwo. Trwało ono zatem jedynie 3,5 miesiąca. Być może za krótko, by wpaść na trop zabójcy. Ale mimo to zebrane w tym czasie informacje i dowody pozwoliły ustalić prawdopodobny przebieg ataku. Wszystkie ujawnione elementy układanki wskazują, że pani Klara napotkała mordercę w drodze powrotnej z cmentarza do ogródków działkowych. Było to gdzieś pomiędzy 16 a 16.30. Później jechała rowerem czerwonym jubilatem. Trasa wiodła m.in. przez tą znaną już nam polną ścieżkę wzdłuż torów kolejki wąskotorowej. Około 100 metrów od cmentarza mijała idących z naprzeciwka 16-letnią uczennicę liceum oraz jej młodszego kuzyna. Byli oni ostatnimi świadkami, którzy widzieli Klarę żywą. W tym momencie nastąpiło gwałtowne załamanie pogody. Słońce skryło się za chmurami, zerwał się gwałtowny wiatr. Jakby był to symboliczny, złowieszczy prognostyk zbliżającej się nieuchronnie tragedii. Od tego miejsca do miejsca późniejszego ujawnienia zwłok było już zaledwie 137 metrów. Nastoletnia uczennica może więc mówić o ogromnym szczęściu, że to nie ona padła ofiarą zbrodni. Jak wyjaśniała w późniejszych zeznaniach, w okolicy tego miejsca nie zauważyła żadnych podejrzanie zachowujących się osób. Być może życie tej nastolatce uratował fakt, że tamtego dnia szła tą drogą razem ze swoim kuzynem. Może gdyby szła tam sama, to ona zostałaby zaatakowana, to ona stałaby się ofiarą tej brutalnej, śmiertelnej napaści.
Nie wiemy, może sprawca czaił się w zaroślach już wcześniej i szukał, polował na swoją potencjalną ofiarę. Nie wiemy też, czy atak na panią Klarę był planowany czy przypadkowy. W przeszłości kobieta wielokrotnie przejeżdżała tą trasą. Nigdy nie dochodziło tam do niebezpiecznych sytuacji. Nie mówiła nikomu, aby ktoś się tam zaczepiał, nie czuła tam żadnego zagrożenia. Napastnik lub napastnicy, bo właściwie nie wiemy, ilu ich było, miał o tyle ułatwione zadanie, że w odległości 3 metrów od torowiska znajdował się stosunkowo stromy nasyp kolejowy, z którego względnie bezproblemowo można było zwlec bądź zepchnąć, czy też zrzucić zaatakowaną kobietę, a następnie już z dala od oczu potencjalnych świadków zaciągnąć ją w nieco dalej położone zarośla. I tam też pewnie doszło do dramatycznej walki pomiędzy ofiarą a napastnikiem. Niestety 57-letnia kobieta nie była w stanie obronić się przed silniejszym oprawcą. Sprawca obnażył kobietę, możliwe, że zgwałcił, a także zrabował kosztowności, m.in. biżuterię, zegarek oraz gotówkę. Ostatnim aktem zbrodni, prawdopodobnie dopełnionym dopiero po zachodzie słońca, po powrocie sprawcy na miejsce ataku, było zakopanie zwłok w ziemi. Wiemy też, że zabójca odjechał stamtąd rowerem poszkodowanej, który wkrótce potem porzucił w Trzcinie, nad brzegiem jeziora Małego Żnińskiego, od strony ulicy Szkolnej. Tak mniej więcej wyglądały ostatnie chwile życia pani Klary. Tragedia, której nikt się nie spodziewał. Tragedia, która wstrząsnęła społecznością urokliwego i spokojnego jak dotąd Żnina. Teraz trafiła do sfery zagadek kryminalnych. Pani Klara spoczęła na cmentarzu, w pobliżu którego została zamordowana. 28 lipca minie okrągła 30. rocznica tego już trochę zapomnianego zabójstwa. Śledczy mają więc nieco ponad 10 lat na jego wyjaśnienie. Doświadczenie pokazuje, że policjanci z Archiwum X dawali sobie radę nawet z jeszcze starszymi zagadkami, więc kto wie, może i tę ponurą tajemnicę Żnina uda się wreszcie po wielu latach doprowadzić do sądowego finału. Dodajmy jeszcze, że wiosną 1993 roku pojawiła się nadzieja na przełom w tej sprawie. Polską opinię publiczną zaskoczyła informacja o aresztowaniu, jak go wtedy przedstawiano, największego seryjnego mordercy w historii kraju, czyli Leszka Pękalskiego, popularnie zwanego także wampirem z Bytowa. Zabójstwo Klary było jednym z 17 zabójstw, o którego oskarżano. 22 kwietnia 1993 roku przeprowadzono nawet trwającą kilka godzin wizję lokalną w Żninie z udziałem Pękalskiego. Przebieg wizji zaprotokołowano na piśmie, a także zarejestrowano na filmie i na kliszy fotograficznej. Ten materiał posłużył później jako dowód rzeczowy w procesie, ale ku zaskoczeniu wszystkich przyniósł on raczej skutek odwrotny od spodziewanego. Sąd okręgowy w Słupsku w 1996 roku nie dał wiary tej wersji wydarzeń. Wyjaśnienia Leszka Pękalskiego w sprawie zabójstwa Klary nie sposób uznać za przekonywujący dowód jego sprawstwa. Oskarżony nie potrafił zaprezentować jednej spójnej i rzeczowej wersji zdarzenia. Jednocześnie te jego wyjaśnienia, kiedy przyznawał się do winy, raziły wręcz brakiem realizmu sytuacyjnego, zaś szereg opisów graniczyło po prostu z infantylizmem. Nadto zawierały one tak krańcowo sprzeczne informacje, że ich prawdziwość budziła poważne zastrzeżenia, nakazujące podać w wątpliwość szczerość takiego samooskarżenia, będącego także wynikiem podpowiedzi ze strony funkcjonariuszy policji zaangażowanych w czynności śledcze. A w końcu tenże Leszek Pękalski nie zachował konsekwencji i odwołał swoje przyznanie winy. Nie istniały też żadne obiektywne dowody, z których można było wywnioskować, że sprawcą tej zbrodni był Leszek Pękalski. Krótko mówiąc, sąd nie znalazł podstaw do tego, aby Leszka Pękalskiego za to przestępstwo skazać, więc został uniewinniony. To była duża niespodzianka zarówno dla mediów, jak i dla opinii publicznej. Wiele osób było przekonanych, że na ławie oskarżonych siedzi wielokrotny seryjny morderca, który ma na swoim koncie kilkadziesiąt śmiertelnych ofiar. Prawda okazała się być jednak inna. A przynajmniej sąd w taką wersję zdarzeń nie uwierzył. Wydawało się, że organy śledcze mają na przysłowiowym widelcu seryjnego mordercę i że za jednym zamachem uda się rozwiązać wiele różnych zagadek zbrodni z minionych 12 lat.
A tymczasem spośród 17 zabójstw, o jakiego oskarżano, wampir został skazany za jedno, czyli znacznie poniżej spodziewanego wyroku. Jak to było możliwe? Niedowierzanie było tak duże, że nawet do dziś część rodzin ofiar nie przyjmuje decyzji sądu do wiadomości. Jest przekonana o winie Pękalskiego, a wyrok sądu tłumaczy jedynie błędami w śledztwie oraz brakiem twardych dowodów. W dyskusjach na ten temat najczęściej pada argument, że Pękalski podawał jakoby sporo szczegółów z tych wszystkich tragicznych zdarzeń, które znać mógł jedynie morderca. Sąd nie miał jednak wątpliwości, że te szczegóły były Pękalskiemu podpowiadane czy też sugerowane w toku śledztwa, o czym zresztą mówił sam oskarżony. Uniewinnienie Pękalskiego od zarzutu zabójstwa Klary oznaczało, że jej oprawca wciąż pozostaje nieznany i niestety nadal takim pozostaje. Wciąż nie wiadomo, kto i dlaczego zamordował lubianą, emerytowaną przedszkolankę. Nie wszystko jest jednak stracone. Karalność tego mordu przedawni się w 2032 roku. Czy ten czas wystarczy, aby rozwiązać tę tajemniczą sprawę ze Żnina? A może wśród Was są osoby, które mają jakieś informacje na ten temat? Policja, jak i rodzina pani Klary wierzą w to, że ta sprawa się wyjaśni. Być może z Waszą pomocą. Odcinek powstał na podstawie informacji zawartych w aktach śledztwa w sprawie zabójstwa Klary Grabowskiej, prokuratury rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie. A opracowaniem tematu zajął się Adam Kwiecień z serwisu Zbrodnie z Archiwum X.